Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku Yes Your Grace. Jest to już tydzień piąty, widzę, czyli będzie następny, będzie tygodniem szóstym, a więc zaczynajmy. Zobaczymy, co nas tu czeka, jak ja będę miał znów ciężkie decyzje do podejmowania, więc gdzie to jest? Czas do ślubu 3 tygodnie. Zapisz kontynuuj. No dobra, co my tu mamy? Generał nam wrócił. Pietro, Aurelia, żołnierz. Oho, ciekawe. A tu jeszcze kupiec widzę jest. Aha, nawet widzę, najpierw chyba za Unrym trzeba pogadać. Do ślubu zostało jeszcze trochę czasu. Powinniśmy sprawdzić radowiańskie posterunki, skoro jest okazja, wasza wysokość. Tak, no już pierwsze z tego, co pamiętam, wyznaczyliśmy, więc pewnie z tym wraca nasz generał. Ani śladu radowian we wschodnim posterunku, wasza wysokość. Nic po nich nie zostało. Okej, super. Pytanie, czy oni się gdzieś przenieśli? Bo tu zrozumiałem, że nikogo tam nie zastali. Dobra, Pietro. Momento. Z tego, co pamiętam, w ostatnim to nas bodajże księżna to była Ada? Czy jakoś tak? Moment. Sojusznicy. Ada. Aha, po prostu Ada. Ona nam ostrzegała przed jakimś kupcem. A czyżby to może był on? Wasza wysokość, myślę, wiem, że mnie ścigają. O kim mówisz? Wczoraj, kiedy poszedłem spać, ktoś był w moim pokoju. Poprzesuwali świece. Zostawili je na parapecie. Nigdy nie zostawiam świec na parapecie. Wasza wysokość. Okej. Ciekawe. Dobra, to jest jeszcze Aurelia, żołnierz i kupiec. Wtedy to była mowa właśnie o kupcu. Być może to jest ten. Zobaczmy. Aurelia. Widziałeś Rosulię, kochanie? Chyba wciąż jest zamknięta w swojej komnacie. Nie chce wyjść? Myślę, że najlepiej będzie dać jej trochę czasu. Nie wiem, co robić, kochanie. Ślub jest tak blisko. Chciałam, żeby pomogła mi wybrać kwiaty, ale nie chce ze mną rozmawiać. Ale faktycznie, masz rację. Wrócę do przygotowań. Oczywiście, najsłodsza. No dobra. Czyli nasza córeczka nadal jeszcze nie jest w stanie się pogodzić z tym, co się dzieje. Poniekąd z naszymi decyzjami. Żołnierzu, co ty chcesz? Wasza wysokość, kolejna wioska została najechana przez siły Radowi. Aha. Czy powinniśmy im pomóc potrzebującym? To może mieć wielki wpływ na zadowolenie naszych ludzi, wasza wysokość. Nie możemy pozwolić, by Radowia groziła naszym ziemiom. O, w mordę jeża. Niedobrze. Bo jeżeli ja wyślę generała na 2 tygodnie, to nie zdążę tamtego zrobić. Bo tam mam jeszcze chyba 3 posterunki. 3 czy 2? Ja pierdzielę. No ale dobra, no nie ma co. To jest ciężka decyzja. Dobra, niech leci. Bo inaczej to może by się nam to... Nasz generał może na jakiś czas wysłać tam swoich ludzi. Musimy się upewnić, że robimy co w naszej mocy. To dobry pomysł, wasza wysokość. No właśnie, momencik, zanim on... Radowiańskie ukąszenie. Kiedy w zamku Tavern pojawił się człowiek z Radowi, Eryk natychmiast wiedział, że chodzi o... Dobra, Aurelia podziękowała, przyszedł list potwierdzający. Eryk zaprosił Talysa, w nocy Radowa zatkowała bliską wioskę. Generał został wysłany, aby się nimi zająć. Więcej radowiańskich bandytów pełza przez Tavern. Zbudowali obozy w pobliżu zamku, aby wywrzeć presję na królu. Nie miał on wyboru, musiał zaatakować wroga. Okej.
Właśnie, złodziej w przybraniu. Lady Ada odwiedziła salę tronową, ostrzegając o złodzieju, który udaje kupca. A teraz mamy właśnie kupca. Opisała go jako osobę, która nie wyróżnia się z tłumu, ubraną w zieloną koszulę i kapelusz. Zielona koszula i kapelusz. Król zafirmował, że... Okej, dobra, to chociaż tutaj będę wiedział. Dobra. Asalia. No to wiemy, co było w poprzednim odcinku w sumie. Zaginiony, umiłowany syn. Tak, to wiemy. I Radwańska skradła bydło. No dobra, to wszystko mamy załatwione. Czyli to nie jest ten kupiec, bo on nie ma zielonej koszuli. Co tam masz, kupcze? Wasza wysokość, przynoszę miksturę, która może wyleczyć z choroby. Działa. Prawie zawsze. Ciekawe. Leczy. Prawie wszystko. Za 5 sztuk złota nie znajdziecie nic lepszego. Wiecie co? To dla mnie taki oszustw bardziej się wydaje. Leczy, ale nie wszystko. Nie, dziękuję chyba. Myślę, że odpuszczę. Odpuścić tak dobry produkt? Ale skąd możecie mieć pewność, że nie będzie go wkrótce potrzebować? Ach, cóż, sprzedam go gdzie indziej. No właśnie, i co tu jest? Jeżeli jest, kupiec lekarstwo. Wędrowny kupiec sprzedawał lekarstwo na wszystko. Król odmówił czegoś, co wydało się być dobrą transakcją. Aha. No dobra, nie wiem, może źle zrobiłem. Zobaczmy mapę. A, to ja mam tu dwa posterunki tylko. 3 tygodnie, tak? No to tak i tak jednego posterunku nie uda mi się prawdopodobnie zlikwidować. Holender. Niedobrze. No dobra. Królu, wstaj. Wstań. Idziemy. Na obchód. Coś mamy tutaj... A, mamy. Królewska sypialnia, czyli do żony musimy iść. Okej. Coś my tu mamy nowego? To chyba nic się nie zmieniło w sumie. Kochanie! Jakie do przygotowania ślubne? Wielki dzień jest za 3 tygodnie. Nie mogę uwierzyć, jak szybko ten czas mija. Lorsulia zupełnie nie chce angażować się w przygotowania do ślubu, więc wszystko jest na mojej głowie. Byłaby mniej zdenerwowana, gdyby zrozumiała, że to najlepsza opcja, jaką mamy. Myślisz, że powinniśmy jej powiedzieć o obietnicy? Nie! Eryk! Jak myślisz, jakby zareagowała? Znienawidziłaby nas na zawsze za to, że obiecaliśmy jej rękę, zanim jeszcze się urodziła. Nie może się nigdy o tym dowiedzieć. No dobra. Jak się trzymasz, no nie ma sensu tutaj jej pytać, bo widzimy. W porządku, zostanę tutaj. Dobra, opuszczamy. I tutaj nic nie możemy zrobić. Wracamy. I teraz tak. Tu nic nie możemy wysłać. Z tego, co mi się wydaje. Wybierz typ agenta. Generał. A czekajcie. Wyślemy generała do zbadania. Potwierdź. Brak dostępnych agentów. No właśnie. Tak myślałem, że to się nie da. Okej. No to cóż, podsumowanie. Dobra, mamy 2 tygodnie do ślubu, więc musimy... Tu jest tak, 10... 2. 19, 23. Wydajmy może na te tkaniny. Będziemy mieli 9. Oj kurde, będzie słabo. Zapisz, kontynuuj. Wieśniak, bankier, Zedani, wieśniak. Okej. Okay. Ciekawie. Ślub coraz bliżej. Musimy się upewnić, że te radiowiańskie posterunki nie stanowią dla nas zagrożenia, wasza wysokość. Kurde. Nie wiem, czy
tamtego generała wysyłając na 2 tygodnie, dobrze zrobiłem, ale... No cóż, nie miałem wyjścia zasadniczo. Wasza wysokość, dzięki nowej gospodzie, którą zbudowaliśmy, nasi pracownicy są szczęśliwsi i pracują ciężej. Możesz teraz orać znacznie szybciej. Nadal musimy utrzymywać gospodę, ale chciałem przynieść wam coś ekstra za pomoc. Co tydzień będziemy przekazywać 1 sztukę złota dla królestwa. No kurde, następny, co tylko 1 złoto. To bardzo hojnie. Dziękuję ci bardzo. Nasi ludzie to docenią. Odwiedź nas, jeśli kiedykolwiek będziesz potrzebował dodatkowej pomocy. Dziękuję, wasza wysokość. Czyli tu nawet nie mogliśmy z nim jakoś powalczyć. Jak to się mówi? No, wiecie, o co chodzi mi. Że po prostu policytować o wyższą kwotę. No, ale dobra. Mamy, co mamy. Bunker. Momencik. Ten jest w kapeluszu. Ale to nie jest kupiec. Słyszałem, że wasz skarbiec nie jest w najlepszym stanie, wasza wysokość. No. Chciałbym zaoferować swoje usługi. Nie, nic nie będziemy ten, przecież nie ma sensu. To na razie wszystko. Bank we Florencji zawsze chętnie pomoże. Miło mi to słyszeć. Dobra, córeczka. Co tam ukrywasz, kartofelku? Powiedziałeś... Kurde. Powiedziałeś, że nie mogę mieć kota, więc zdobyłam sobie innego zwierzaka. Nigdy nie mówiłem, że nie możesz mieć kota. Mówiłem jedynie, że nie kota Lorsuli. To ślimak. Znalazłam go w ogrodach. I nazywałam go Plamka. Niecodzienne zwierzątko i oryginalne imię. Jest miły, ale nie jest kotem. Jest cały śliski i lepki. Trochę obrzydliwy. Ale to najlepsze zastosu, jakie do tej pory znalazłam. Może gdyby Lorsulia nie musiała wjeżdżać, mogłabym mi pomóc znaleźć coś lepszego. Widzę, co tu próbujesz zrobić. Nie sądzę, żeby twoje sztuczki to zadziałały. Lorsulia musi odejść po ślubie Iwo i będzie musiała być u niego boku. Wspierać go. Więc nie ma innego wyjścia. Nie ma wyjścia. Myślę, że bardzo spodobałaby mu się izba rady. Ojcze, kiedy mogę tam wrócić? Masz na myśli tego ślimaka, jak mu było umazaniec? Plamka! To nie takie trudne, ojcze. Plami dlatego Plamka. Tak, tak, Plamka. Obawiam się, że przez jakiś czas nie będziesz mogła iść do izby rady. Król Talys będzie przebywać tam aż do ślubu. No to w sumie jeszcze chyba 2 tygodnie? Co my tu mamy? Wieśniak. Wieśniak i kupiec. O. Czy on ma zielono koszulę? Wasza wysokość. Ale tłumaczenie to jest naprawdę. Potrzebuję małej przysługi. Hek. Wróć. To chyba jest specjalnie tak pisane. Bo on chyba jest jakiś taki, że tak powiem, nietrzeźwy. Malusieńkiej. Czy miałbyś jakieś zbędne złoto? Bo widzisz, jeden kawałesek złota to wszystko osobsose. Dzięki temu, hek, kupę sobie jakieś buty. Tak, to wszystko, jakieś nowe buty. Wiem, że to, hek, rzadkie, ale byłbym bardzo wdzięczny za pomoc. No więc, co ty na to?
Nowe buty mówisz, 1 złoty. O, dałem mu złoto. Kurde. No dobra, niech mi się... A lepiej, żeby to były buty. Oczywiście, coś innego. Dziękuję za wysokość. No dobra. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Mamy teraz 8 złota. Wieśniak. Wasza wysokość, moje wioska najechana przez bandytów. Niech zgadnę, na ich sztandarach jest potwór? Nie, wcale nie. To na pewno byli miejscowi, ale byli uzbrojeni. Nasze zapasy żywności i bydło zostały skradzione. Byliśmy wdzięczni za wasze wsparcie. No dobra, generała wysłać i tak nie możemy. To wszystko, co mogę nie stać, 7 sztuk zasobów. No i to chyba damy. 7 worów zapasów. 7 worów. Aha, czyli to są wory zapasów. Okej. Mam nadzieję, że zrekompensuje to wasze straty. Powinno w zupełności wystarczyć. Jesteśmy bardzo wdzięczni, wasza wysokość. Dobra, co? Wygląda na to, że Radowia ma naśladowców. Inni bandyci mogą teraz łatwiej uniknąć kary. Wiedzą, że wina spadnie na Radowian i mogą mają nadzieję, że ich nie będziemy szukać. Po ślubie wszystko się ułoży. Jestem pewien, wasza wysokość. No dobra. Kupiec, czy to jest ten podejrzany? Wasza wysokość, zostałem okradziony. Byłem w drodze do Hagos i kiedy grupa zbirów mnie napadła i zagroziła, że mnie zabije, jeśli nie oddam im wszystkich moich dóbr. Teraz nie mam nic i nie mam dokąd pójść. Czy jest szansa, że mogę liczyć na wasze wsparcie? Zielona ta. To właśnie mi to tak wygląda. Kapelusz niby jakiś tam ma. No dobra. Próbujesz mnie oszukać? Uwięź. Straże! Nie, wasza wysokość. Mówię prawdę. To byli radowiańscy bandyci. Spędzisz trochę czasu w naszych lochach. Powinniśmy powiadomić Lady Adę. Nie znaleźliśmy jej że znaleźliśmy jej przestępcę. No dobra, czyli gołębia... Niby mam tu gołębia, ale ten gołąb mi tu nie siedzi. Sojusznicy. Zaproś. Aha. Gołąb wyleciał. Chociaż go nie miałem fizycznie na widoku. No dobra. Wstajemy. Miecze. Tu się nic widzę, nie zmienia. No dobra. Okej, okay, mamy tak, 2 królewska sypialnia i lochy. Dobra, lochy to będzie tamten, więc pójdźmy tu. Kupiec. Wasza wysokość, naprawdę nie rozumiem. Dlaczego tu jestem? Wiesz dlaczego? Jak śmiesz o to pytać? Zostaniesz tu, dopóki nie zjawi się Lady Ada. Dobrze, wasza wysokość. A z tym możemy coś porozmawiać? Nie sądziłem, że król zejdzie do klochów. To zaszczyt naprawdę. To na razie wszystko. Zostaniesz tu jeszcze trochę, może jeszcze się przydasz. No dobra. Jasne, o ile najpierw nie umrę z nudów. Żadna strata w sumie. No dobra. Żono nasza. Kochanie? Ale to co, my mamy cały czas się opytać o przygotowania? Czy Lord Sulia w ogóle z tobą rozmawiała? Nie. Bardzo się o nią martwię. Przez ostatnie kilka dni nic nie jadła. Mam nadzieję, że nam wybaczy pewnego dnia. O, no dobra. W porządku, zostanę tu. O. I wychodzimy. I chyba w następnym tygodniu powinien nam generał wrócić.
Dobra, siadamy. I podsumowanie. Dobra, mamy 17 zł. Czas do ślubu za tydzień. Więc ostatnie to musimy niestety wydać. Będziemy mieli tylko 2. Boli trochę. Ale cóż, no co zrobić? Bo chyba w następnym jeszcze tygodniu tego nie moglibyśmy zrobić, bo już za tydzień w sumie jest ślub. No dobra. To ostatni tydzień przed wielkim wydarzeniem. To nasza ostatnia szansa, aby pozbyć się radiowiańskich posterunków. O tak. Królowa was szukała, wasza wysokość. Dobra, kogo my tu mamy? Generał, Lady Ada, Pietro. A, czyli ten co był, to wraca. Bankier znów przychodzi, bo mamy pustkę w kasie. No dobra, generał. Wasza wysokość, radiowa zaatakowała ponownie, ale ich oddział nie miał szans przeciwko nam. Myślę, że minie trochę czasu, zanim zdecydują się ponownie zaatakować jedną z naszych wiosek. Wasza wysokość. No dobra. Tylko ja zaraz chcę zobaczyć tak. Mogę to skasować? Nie, te posterunki widzę cały czas są. Dobra. Ja wyślę tutaj... Tu czy tu? W sumie ten bliżej jest. Więc wyślemy tu. Generał, potwierdź. Dobra, generała wysłaliśmy. 0 tygodni, okej. Wysłany czy nie wysłany? Chyba wysłany. No dobra. Lady Ada. Wasza wysokość, wzywałeś mnie. Gołąb niby dostępny, ale on tu widzę mi nie przyfruwa. Przypomnij mi, jak wyglądał złodziej. O. Kupiec, o którym mówiłaś, co miał na sobie? Miał na sobie brudny, kremowy fartuch. Ciemnozieloną koszulę i kapelusz. Kremowy fartuch. Dziękuję ci. Wyślę po ciebie, jak tylko się zjawi. Dziękuję, wasza wysokość. Umieściłem tego człowieka w lochach. Gdzie jego miejsce? Wasza wysokość, jeśli można, czy mogę go zabrać ze sobą? Oczywiście, zrób z nim co tylko zapragniesz. Nie martw się, wasza wysokość, pokażę mu, gdzie jest jego miejsce. I oczywiście możesz liczyć na moją pomoc podczas nadchodzącej bitwy. Nie mam wiele do zaoferowania, ale lepsze to niż nic. Cieszę się, że zostaliśmy sojusznikami, Lady Ado. Dobrze mieć cię po naszej stronie. Cała przyjemność po mojej stronie. To wszystko. Okej, czyli 60 jeszcze wojska dodano. Super. Daj mi znać, jeśli będziesz czegoś potrzebować. Kurde, super. Podobać mi się to zaczyna. Dobra. Pietro, co ty do nas przychodzisz? Z czym? Wasza wysokość, zaczynam myśleć, że może jesteś w to zaangażowany. Co ja mówię? Dlaczego to powiedziałem? Dlaczego miałbyś móc mówić komuś, kogo znasz, że oni wiedzą? Lepiej odejdę. Mogę odejść, prawda? Kurde, on jakiś jest niezrównoważony chyba. No ale dobra, co tu mi mówi o archiwa? Nowa karczma, atak bandytów, okradziony kupiec. Radowia napada na wioskę, złodziej w przebraniu. Okej. Okay. Bankier. No, słyszałem, że wasz skarbiec jest nie najlepszym stasie. Nic nie będziemy od niego chcieć. Dobra. Kogo tu mamy? Rosulia i wieśniak. Właściwie wieśniaczka. Lorsulia, czyli córeczka przyszła. Ojcze! Lorsulia, nareszcie wyszłaś. Czy możesz spotkać się ze mną na murze, kiedy będziesz miał chwilę? Chciałam z tobą porozmawiać. Oczywiście, zobaczymy się na miejscu. O, widzę, będzie poważna rozmowa.
Wasza wysokość, przyszłam tutaj, aby prosić o pomoc. Mój ojciec jest bardzo chory, ma gorączkę. Pomóżcie mi, proszę. Jest blady jak duch, cały czas się trzęsie i poci. Próbowaliśmy leczyć gorączkę zimną wodą oraz okładami z masła, cebuli i czosnku. Podaliśmy mu miksturę z piołunu i mięty. Nawet próbowaliśmy spuszczać złą krew pijawkami. Obawiam się, że może nie wytrzymać kolejnej nocy. Wasza wysokość, gdybyśmy mieli dostępną dworską wiedźmę, mogłaby poradzić sobie z tymi chorobami. To prawda, powinieneś rozgłosić, że szukamy kogoś takiego. Co do twojego ojca? Ojej, złota to jej nie damy niestety. Ja pierdziu. Spróbuj znaleźć uzdrowiciela w pobliżu lasów. Myślę, że uzdrowiciel będzie w stanie zapewnić lepszą pomoc niż ja. Nie sądzicie, że już tego próbowałam? Inaczej bym tu nie przybyła. No niestety, ja mam kasę pusto. Do diabła z tym. Ta szalona stara wiedźma z lasu jest teraz moją najlepszą szansą. Ajajaj. No nic. Idziemy do córy. Ua, trochę sporo tu widzę jest. Mury, czyli tu mamy córkę. Ogrody, izba rady i królewska sypialnia. Dobra, może ogrody na początek. Asalia i ta. Wasza wysokość. Jesteś gotowa na ślub? Tak, mam tylko jeszcze jedno pytanie, które muszę zadać, wasza wysokość. Tak? Czy plamka też może przyjść na ślub? Cóż, chyba tak. Ale musisz trzymać go przy sobie, Cedani. Zawsze trzymam go blisko, wasza wysokość. Dobrze, może przyjść. Nie zapomnij pożegnać się z Lord Sulio, wyjeżdża zaraz po ślubie. Dobrze. Muszę też pożegnać się z Dustym. Wszystko będzie dobrze, kartofelku. Tak, ojcze? Jesteśmy prawie gotowi na ślub. Wygląda na to, że szykuje się niezgorszy bankiet. Tak, dla ciebie może i... Może, ale nie dla Lord Sully. Nadal nie mogę uwierzyć, że wyjeżdża. Mam nadzieję, że zaprzyjaźnią się z księciem Ivo. Nie sądzę, żeby tego chciała. Wiem, żałuję, że nie mieliśmy więcej czasu na znalezienie księcia, ale tak widać musi być. Uważaj na siebie. Nie rób żadnych głupstw, Asalia. A kiedykolwiek je robiła? Je robię? No... No dobra. Czyli tak, córki wypytaliśmy, jak się czują przed ślubem. Więc teraz tak, izba rady. Izba rady, czyli będzie tamten. I żona. Żonę zostawimy na koniec. Zobaczmy. Znalazłeś coś przydatnego w tych książkach? Leczenie gorączki, jak zapobiegać czerwonce, coś o malarii. Wszystko bezużyteczne. Co się dzieje w Atanie? Czy Jeles i Bewaria zaprzestały już wojen? O co znowu walczyli? Tereny? Guślarstwo? Nie wiem. Nie interesuje mnie to. Mam własne problemy. Czy w Hagos wszystko w porządku? Zawsze chciałem odwiedzić twoje piękne miasto. Dlaczego nie przyjedziesz? Jedź i przekonaj się, jak tam jest. Z pewnością lepiej niż w tej zapchlonej dziurze. Ech, kurde, jaki miły. Przygotowujemy się na to od tygodni. Zarezerwowaliśmy florystkę. Kupiłem dekoracje na tron.
będzie też zespół. Nie było potrzeby, chcę tylko, żeby już było po wszystkim. Kogo obchodzą jakieś głupie dekoracje? Ważne są ślubowania. Nienawidzę ślubów. Ludzie zapomnieli, czym tak naprawdę są. Och, cóż. Tak czy tak, będzie to spora impreza. Zobaczymy się na miejscu. Tak, pewnie. Nie wiem, czy to już chyba zakończyć? Tam niby jest, że jesteśmy już gotowi. Ale... Dobra, to teraz do córki. Będzie ciężka rozmowa. Pytanie, czy się pogodziła. Miau. Af. Co to za smród? Czy to ty, Dusty? Cóż, to nie byłem ja. O, ludzie. Och, to ty. Chciałeś się ze mną widzieć. Przepraszam, że nakrzyczałam na ciebie, ojcze. Kiedy nazwałam cię głupcem, nie miałam tego na myśli. Żałuję, że wszystko nie może być inaczej. Żałuję, że te kilka ostatnich dni złościłam się na ciebie, zamiast spędzić je z tobą. Wiem, kochanie, wiem. Kocham cię, ojcze. Kocham cię bardziej niż cokolwiek innego na tym świecie, Luli. Wiem. Nienawidzisz, kiedy tak cię nazywam, ale wciąż jesteś moją Luli. W porządku, tato. Będzie mi brakowało tego zdrobnienia. Twoja matka przygotowała niezłe wesele. Tak, lepiej się przygotuję, zanim mnie znajdzie. Do zobaczenia na ceremonii. No dobra. Czyli mamy to z głowy. Smutne trochę. Stara tkanina. Dobra, to jeszcze do żony pójdziemy. Ła, już widzę tutaj nowości. Sukienka. Kochanie. Wszystko jest gotowe. Oprócz ostatniej rzeczy. Wybór sukienki. Pozwolę ci czynić honory. Oż kurde. Taka jest... To chyba jest od minimum do maksimum. Och, spójrz na te bufiaste zdobione dzieło sztuki. Czyż nie jest piękna? 50 sztuk złota to nic za taką elegancję. Co za tym powiesz? Ta jest tą jedyną właściwą, prawda? Ta jest droga. Pozwól, że powiem ci, jak się mają inne suknie do tej. Nijak. Ta wygląda na złoty środek. Nic specjalnego, ale za 25 sztuk złota nie możemy oczekiwać zbyt wiele. Więc co o tym myślisz? Ta bufiasta, tak? Ta to jest droga. Pytanie... 25 sztuk złota. Nie stać nas na to, kochanie. Myślę, że ta sukienka wygląda całkiem ładnie. Nie ma się nad czym zastanawiać. Bierzemy tę bufiastą. Ech, ta na pewno się nie nada. Znalazłem ją w skrzyni z moimi starymi ubraniami. Nawet trochę śmierdzi.
Nic by nas nie, to nie kosztowało, ale co sobie wszyscy pomyślą? No więc, tabu fiasta. O, ludzie. Moment. Muszę ten dialog tutaj przejść. Ta jest za droga. Ta sukienka jest ładna, ale... Och, nie martw się o koszty. Bank powiedział, że pomogą nam sfinansować tę sukienkę, więc jest prawie za darmo. Rany Boga. Jak to ma dokładnie wyglądać? Nie wiem, rozłożą koszty czy coś. Nie martw się o to, nic nas to nie kosztuje, dopóki nie będzie po ślubie. O. Wiecie co? To jest jeszcze gorsza decyzja. Zadłużyć królestwo na rzecz ślubu. Poniekąd to w rzeczywistości też tak jest, że na ślubie się bierze pożyczki. Kilkakrotnie już o czymś takim słyszałem. Moim zdaniem to nie jest zbyt dobre rozwiązanie. Ale... Dobra. Ryzyk fizyk. Najwyżej zbankrutujemy. Nie będę skąpił na ślub mojej córki. Tak, Lorsulia pokocha tę sukienkę. I nie musimy nic płacić. Cóż, przynajmniej na razie. No dobra. W porządku, zostanę tutaj. Niech będzie. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem. Decyzje będą pewnie kosztowne. No dobra. Czyli co? Podsumowanie. Tu mamy wszystko wykonane. Złoto nam, widzę, tutaj wzrasta. Lady Ada, widzę, nam daje jeden. Tu też jest jeden złota. Z podatków mamy 9, czyli w sumie 10 zasobów. 9 oddajemy, podatki 12. A, no to super. No dobra. Czyli co? Ten tydzień kończymy. I zapraszam was na kolejny odcinek. Już to będzie ślub, jakby nie było. Więc zobaczymy, co się tam wydarzy. Ale niestety posterunków nie udało mi się rozbić. Przynajmniej jednego. Więc do następnego. Będzie się działo. Ja.